I witamy Was razem z Rafałem. Cześć Rafał. Cześć. Jesteśmy w Dębnie. Zamek w Dębnie polecamy, jakbyście kiedyś tutaj jechali, okolice Brzeska, Tarnowa. Ty jesteś z Brzeska, Rafał, Dokładnie, prawda? z Brzeska. Siedzimy sobie, jak już pewnie widzicie, w Fiacie 125P. Tutaj macie ułamek tego Fiata, więc możecie już teraz zgadywać, który to jest rok. Piszcie w komentarzu, A raczej nie zgadniecie. ale dajemy szansę. No dobra, Rafał, słuchaj, powiedz, jak się zaczęła twoja przygoda z Fiatami, albo z tym Fiatem, ogólnie może z klasyczną motoryzacją. Historia zaczęła się w 95 roku, gdy znajomy mojego ojca kupił go na giełdzie. Miał świeżo wtedy prawo jazdy. No i trzeba było się czymś nauczyć jeździć. Fiat był najlepszą opcją, bo był wtedy tani. No i kupili tego Fiata. Jednak po pół roku jazdy Fiat znudził się świeżemu kierowcy. Zamienił go na Forda. No a z tym trzeba było coś zrobić. No mój tata wystawił go na sprzedaż wtedy na giełdzie. No niestety przez pół roku ten Fiat się sprzedać nie mógł. No ale ponieważ mój ojciec wtedy już miał swojego Fiata z 80 roku, który już był w gorszym stanie, no to postanowił jednak swojego sprzedać, który się sprzedał w 2 dni, a tego sobie zostawił i tak trwa do tej pory. To był taki czas, kiedy sprzedawało się starszy samochód, starszego Fiata i kupowało się nowszy model. Dokładnie. Przede wszystkim, Szczególnie, że on w latach 90. No właśnie, tu nie będziemy zdradzać może, ale przeszedł kilka zmian tak, faceliftingów. faceliftingu. I twoja przygoda wtedy zaczęła się, tak datujesz, Mniej więcej początek? 2008 roku, gdy mój tata zmienił Fiata na Passata. Fiat był cały czas w domu, robił jako drugi samochód. Miał bagażnik na dachu, Hagma, więc ciągnął przyczepę. Robił raczej jako wół roboczy. No ale jednak mi on pasował, że trzeba będzie go zachować. Chociaż pamiętam, że od dziecka mi się ten samochód nie podobał. Przede wszystkim ten kolor jego pierwszy. Że wszyscy mieli nowe samochody, a my tym Fiatem ciągle jeździliśmy. No ale jak się coś bardzo nie lubi, to aż to można pokochać, No tak, no syndrom i tak zostało. sztokholmski to się chyba Dokładnie. nazywa. Dobra, przenieśmy się na zewnątrz, zobaczmy jak on wygląda i będziemy rozwijać jego zagadkę. Dobra, jesteśmy na zewnątrz i opowiadamy o nim. Możecie już zobaczyć też kilka elementów. Tak, tu na pewno wszyscy znawcy rocznika, którzy usłyszeli 82 i zobaczyli teraz klasyka, dostali piany, jak to można było zrobić. Ale mi to nie przeszkadza. Zawsze chciałem mieć klasyka i. Dla mnie, powiem Ci, ten samochód zaczyna się od tej czarnej blaszki, od tału. Powiedzmy, to jest rejestracja tarnowska, Tak, dawna tarnowska. rejestracja tarnowska. To jest ten element charakterystyczny i jak zaraz się pewnie okaże w tej Twojej opowieści, to jest rzecz, która została z tym samochodem do Dokąd był dzisiaj, od kupiony, tak. samego, tak. Natomiast on nie wyglądał tak. Tutaj wrzucamy zdjęcia, jak on wyglądał na początku. Myślę, że możecie przeżyć mały szok. No dobra, to część historii znamy. Chodźmy sobie go tutaj obejdziemy. On wyglądał inaczej, on miał inny kolor. Tak, po tym kolorze można już poznać, że był to późne lata 90., znaczy nie, wczesne lata 90., bo Fiat był do 91 roku produkowany. No i jak widać po tym kolorze, jest to rocznik 90., ponieważ była zmiana nadwozia w tym roku. To jest rocznik 8.2, ale nadwozie mamy z 90. roku, więc tu już jest pierwsze zamieszanie w rocznikach. No i tak jak było widać po nim, był to lampy już nowszego typu, z tyłu tak Mówimy samo. o tym oryginalnym, tym Tak, wcześniejszym. oryginalnie jak on wyglądał. Chociaż słowo oryginalny dla ortodoksów fiatowskich będzie tutaj się kłócić. Tak, dokładnie. No dobra, No i opowiadaj. wtedy, gdy go przejąłem od 2008 roku do 2016, tak wyglądał, jednak no, przyszedł czas na remont. Bo tak no, na zdjęciach może tak źle nie wyglądał, jednak podłoga była w dość kiepskim stanie. Zresztą jak i reszta blacharki w tym samochodzie. Przy remoncie zasadniczo całe doły drzwi były wycięte, błotniki. Jak widać, nawet słupki w dachu były wycinane, żeby przerobić na starą wersję. No i tu się zaczyna historia następnego Fiata, którego kupiłem na części, Choć może z tej strony go też będziemy pokazywać w bo był międzyczasie. w jeszcze kiepskim stanie. To tutaj wrzucamy teraz Tak, wrzucam zdjęcia. zdjęcia. Z No nie którym. wyglądał on dobrze. Tak, i poszedł na części, żeby zrobić klasyka. No, jak widać na zdjęciach, on był strasznie zgnity. No, stał za stodołą prawie 30 lat, jak to mój właściciel. Ale jak widać, wszystkie chromy się zachowały. To wszystko są z niego. Tak, uratowaliśmy jeszcze z niego pas tylny, pas przedni. Tapicerka się zachowała, o dziwo, w bardzo dobrym stanie. Została tylko delikatnie odświeżona. Oczywiście na boczka, bo fotele to już niestety myszy tam zjadły. A tapicerka też została zrobiona mniej więcej na wzór oryginału. Chciałem zawsze mieć welur w środku raczej niż skórę, ponieważ wiadomo, jak to jest latem.
strasznie, strasznie to przypieka. No i to wszystko trafiło do tego Fiata. No. Mhm. Zawsze chciałem mieć klasyka w kolorze pomarańczowym z czerwonym wnętrzem. Mhm. Pokażmy, siedzieliśmy w środku, ale jeszcze raz pokażmy. To było inspiracją do niego. Mhm. To jest tapicerka, która była robiona na zamówienie, tak. Współcześnie. Ona nie przypomina do końca tej, albo nie przypomina tej, która była oryginalnie montowana. Ale tak jak mówimy, to jest twoja... To jest twoja wizja tego samochodu, można tak powiedzieć. Mhm. Jak już było słychać, ten Fiat to jest miks wielu roczników, więc... No właśnie, można go nazwać takim konkursem dla ludzi, którzy... Chcą się nauczyć Fiata i tego, co w poszczególnych rocznikach występowało. Ja też jestem takim ortodoksem, który się trzyma konkretnego rocznika, robiłem to... Wiesz co, ja mam takie zdanie, że jeżeli samochód ma być prezentowany na jakichś wystawach, w muzeum, nie wiem, jako przykład rocznika, tak jak one wychodziły, no to on musi być zgodny i tu ortodoksi, nazwijmy to, mają rację, że coś nie pasuje. Natomiast jeżeli to jest samochód, który ty otwarcie mówisz, że jest twoją inwencją twórczą i bawisz się nim, ma sprawiać ci przyjemność, to dlaczego nie wprowadzać takich modyfikacji i zmian, które będą cię cieszyć? Dokładnie. Nie można też z drugiej strony być w jakiś sposób niewolnikiem własnego samochodu. Możecie się ze mną zgodzić lub nie, ale z drugiej strony no, to jest twój samochód i dopóki nie mówisz o tym, że to jest oryginał i tak wychodziło, to uważam, że jest okej. Okay. Mechanicznie też został troszeczkę przerobiony. A, można powiedzieć, że troszeczkę, ponieważ jest pod maską. No właśnie, zaglądamy. Nie ma silnika Fiata. Jest 1600 Poloneza. Głównie zostało to zmienione dlatego, że no, silnik Poloneza jest bardziej dostępny jeszcze. Łatwiej o części. Jest to piąty silnik w tym samochodzie, z czego ja trzy wymieniłem już. To jest Polonez, ale mamy też element odłady. Odłady, pozdrawiamy Pepniaka. Miałem to zrobić przy filmie z Fiat z R-Ride'em z Buzka. Teraz to wykorzystuję okazję. No dobra, żarty żartami. Samochód ma silnik już piąty z kolei. Tak, dokładnie. Co się działo z poprzednimi? Nie dawały rady? Czy to po prostu miałeś ochotę zmieniać? Pierwszy, który był zakupiony, no to już swoje przejeździł. Czy z tego sobie tam to ojciec jak nie wracał, jakoś coś się chyba zostało z układem schłodzenia, że już ten silnik nie dawał rady i szybciej było wymienić. No i został wymieniony na silnik fiatowski, to jest drugi silnik. Potem ja go już przejąłem, to już ten silnik był mocno wyeksploatowany, strasznie kopcił. Śmiali się, że już mam diesla pod maską. No i przyszła kolej wtedy wymienić na polonezowski. Kupiłem poloneza na części. Wymieniłem ten silnik, przy okazji weszła skrzynia piątka do niego. Silnik miał 60 tysięcy przebiegu. Jadąc pewnego dnia na zlot do Pilzna, zdążyłem się zatankować. No i jeżdżąc ze stacji benzynowej, coś strzeliło, okazało się, że wał strzelił na pół, korbowy. No i trzeba było szybko znaleźć nowy silnik. Napadłem następny od znajomego. Miał go w dobrym stanie, bo wyciągnął go dlatego, że do swojego wsadził rowera. No i szybka wymiana. Troszeczkę był bardziej porządek wtedy zrobiony, pod maską było więcej czasu. No i ten silnik też pojeździł 2 lata. Wracając z Krakowa na autostradzie, przypadłość taka, nakrętkę wessało mi z filtra powietrza na tłoka, sprało tłoka, sprało cylinder, panewkę ruszyło. Niestety trzeba było szukać następnego. Remont niestety nie wchodził w grę, bo to był środek sezonu, a ja chciałem jeździć. Udało się kupić następny. No właśnie, bo ten samochód, przerywam Ci, przepraszam, ale ten samochód jest taką rzeczą, która sprawia, że możesz jeździć, poznawać ludzi, cieszyć się nim, nie? Tak, to nie jest samochód, który stoi pod kocem. Tak, no przez pierwszy rok po jego remoncie to dużo kilometrów zrobił, no prawie 11 tysięcy. No i tu zloty wszystkie, Bieszczady, no nad morzem nim byliśmy, także swoje przejeździł. W sezonie jeszcze przyczepę kempingową ciągnie, także... O! Niewiadówkę też w takim samym kolorze. Ten silnik lepiej sobie radzi? Ciężko stwierdzić, nie? Zdecydowanie lepiej jest ze skrzynią, że jest ta piątka, jednak... A nie wiem, że czwórka lepsza, ale zależy jak dla kogo, mi bardziej ta piątka pasuje, jednak... Spalanie nawet na tym, na tej skrzyni, w połączeniu z troszeczkę lepszym gaźnikiem, który udało mi się zdobyć. Jechaliśmy nad morze, spalenie wyszło 6,7, co każdy mówił, że to jest niemożliwe. No było możliwe i tyle wyszło na stacji i tego się trzymam. I jak wiem, że zaraz powiedzą, że licznik mnie oszukiwał albo coś takiego, na mapie sprawdzałem 6,7. Okay. To jest tak, powiedzieliśmy 7,2, tak? 7,2 było 8,2, zielony, który był 8,2, później 8,2, 9,0. I 9,0 to jest na wodzie teraz. Tak, a lakier?
A lakier jest z lat Paleta 70. Fiata, Paleta Fiata 125PF, 74 rok tak jak tu dokładnie. może widzieliście, F208. F208. Jeszcze raz, który Orange. rok? 74. 74. Od razu możemy tutaj powiedzieć, że fajną stronką pewnie znacie, jak nie znacie, to polecamy Fiat 125P Piotra Wiewióry świętej pamięci, który stworzył wspaniałą stronę. Tam można praktycznie pierwsze miejsce, jak się myśli o kolorach fiatowskich. Dokładnie. Też wrzucę link w opisie. No dobra, może tutaj będziemy sobie mówić dalej o nieoryginalnym kolorze w stosunku do, chociaż jak tu można mówić o oryginalnym kolorze w stosunku do samochodu, który jest składaniną różnych, ale tak, co się... Wszystko jest oryginalne, tylko niekoniecznie zgodne z rocznikiem. A, ja tak właśnie. Kiedyś szukałem, żeby coś znaleźć, co jest z tego 82 roku. Ciężko było. Prawe drzwi zostały z 82, bo były prawe, przemalowane. Dobra, pokaż mi je. Przy lakierowaniu się okazało, że był inny kolor na nich. I chyba też te dwie szyby będą. Boczki też, nie? Są. Boczki z 72. Zachowały się z tego Fiata zielonego, którego pocięliśmy. No i o dziwo w dobrym stanie. Są troszeczkę odświeżone. Jest tutaj na nich farba, to się nazywa modelarska. Bardzo ładnie to się odświeżyło. No dobrze, ale jeszcze wróćmy do tego koloru. Powiedziałeś, że kolor nie był oryginalny. No, to jest kolor, który sobie gdzieś wymyśliłeś, tak, że taki ma być. Zawsze mi się podobał ten pomarańczowy. Nie wiem dlaczego. Sąsiad miał pomarańczowego Fiata i bardzo mi się zawsze podobał. No a oczywiście znienawidzona kość słoniowa wtedy przeze mnie. To od dziecka tak było. I tak jest, no tak, tak jest niestety chyba do tej pory. Radość lat PRL-owskich. Dokładnie. No, końcówki pamiętam, lat 80. Dużo tych kości słoniowych było i bardzo mi się nie podobały. No nieważne. No i zawsze chciałem mieć takiego pomarańczowego, chciałem jechać do ślubu, żeby właśnie było czerwone wnętrze i pomarańczowy Fiat. Udało się w zeszłym roku. Także Fiat zrobił to, co miał zrobić. Tutaj jeszcze mamy, wracając do odcinka z Łukaszem Weissem, jego 69 rocznikiem Fiata 125P. Tak, mamy tutaj cała galeria. Galeria, tutaj mamy naklejkę. Łukasz mówił o tym, że w 69. Pojawiały tak, się ta szyba z 69. Ta szyba jest z 69, okej. Okay. No dobra, to jest samochód, który został stworzony, tak jak mówiliśmy, żeby sprawiać Ci przyjemność. To jest samochód jedyny w Twojej kolekcji? Nie, jeszcze posiadam Poloneza Karo Plusa, rowera, który oczywiście też nie wygląda jak Karo Plus, wygląda jak Borewicz. I przejściówkę, znaczy najpierw to było Karo wąskie, a teraz jest przejściówką milicyjna już. Kończę zasadniczo składanie go. Liczę, że. Będzie miesiąc, kolejna milicja? Tak, miesiąc, dwa i wyjedzie w końcu. Dobra. Powiadamy sobie jeszcze o formacji, którą tutaj współtworzysz razem z Radkiem i ludźmi z okolicy, czyli Brzeska, pojazdy zabytkowe Brzesko. To za chwilę, a teraz może przejedźmy się Fiatem. Zapraszam. Zobaczmy, jak on chodzi. Zapraszamy. Jesteśmy na pokładzie Fiata. Rocznika tutaj nie podamy, ale znacie całą historię. Na pewno samochód ma sporo gadżetów. Tak, przede wszystkim woltomierz, który był mi potrzebny chyba od samego początku. Ciągle były problemy z alternatorem. Już przerobiłem je od podstaw. Chyba wiem już wszystko na temat alternatorów do Fiata i Poloneza. Ale jednak woltomierz się przydaje. Masz tutaj sporo, tak jak mówię, gadżetów, ale też takich rzeczy, które, no na przykład chociażby ta gałka zmiany biegów. Tak, udało się znaleźć. Karbu staroci chyba wtedy. To są też takie rzeczy, które Cię cieszą, dodajesz, znaczy rozumiem, że Cię cieszą, jak dodajesz. Nie robisz sobie na złość. Ale zbierasz też gadżety z epoki? Tak, tak. No tu wszystkiego się teraz nie da. Tu jeszcze do niedawna jeździło sporo modeli na desce rozdzielczej. Aha. Fiatów różnych. Tutaj mamy znaczek dołożony. Tak, tutaj mamy pieniądze z epoki. Lizak. Znaczek milicyjny. Lizak. Tutaj mamy jeszcze, jak widzieliście wcześniej, naklejkę Pawexu.
naklejka Polski Fiat. Proporczyk Polski Związek Motorowy. A tutaj proporczyk, Starnowa. Tak, Starnowa. No i co tu jeszcze? Na tylnej miejsce standardowe, gdzie się prezentuje swoje zbiory, zdobycze. Radio, to jest Unitra? Tak, dokładnie. Unitra, Kasprzak. Mamy... Saturator, wkłady do rzutnika. Proszę. Pieniądze, gazety. Konstytucja PRL-u. O, no widzisz. To powiedz w takim razie o trochę więcej o formacji Pojazdy Zabytkowe Brzesko. Tak, to powstało gdzieś w okolicach 2014-2015 roku, gdy poznałem się z kolegą Radkiem. Pozdrawiam serdecznie. Radek jest na kanale, rzucamy link. Tak, okazało się, że nie tylko my dwoje mamy tutaj Fiaty, że jest więcej osób, które jeździ nie tylko Fiatami, ale ogólnie zabytkami. No i pasowałoby się na jakichś zlotach spotykać, spotach. No i zorganizowaliśmy pierwszy zlot w 2015 roku. W sumie było to po inspiracji Pojazdy Zabytkowe Krosno. Tutaj Kubę pozdrawiamy. Odcinek bez wspomnienia o Kubie, odcinkiem straconym. Dobra, no trochę tych odcinków powstało. Tak. No i w 2015 roku zrobiliśmy pierwszy zlot w Brzesku. To było takie po przerwie, ponieważ te zloty w Brzesku odbywały się. Garbusiarze często robili u nas, no ale potem to jakoś upadło. No ale trzeba było coś reaktywować. No, na pierwszy zlot udało się ściągnąć 35 samochodów, co wtedy i tak było sukcesem dużym. No przy ostatnim zlocie, jeszcze przed pandemią, no to już było prawie 200. No to był naprawdę już tłum duży. No i od tamtej pory działamy ile możemy. W tym roku robiliśmy spotkania z wzorem krakowskich klasyków. My robiliśmy spotkania pod zamkiem co dwa tygodnie w piątki. Też sporo ludzi przyjeżdżało, których nawet nie znaliśmy, gdzie kupa nowych kontaktów się pojawiła. Zauważysz, że przybywa ludzi, którzy mają klasyki z roku tak, na rok? Tak, to się... Są tacy, co przyjeżdżali, tu mieli jeden samochód, przyjeżdżają teraz po cztery. Człowiek widzi gdzieś na mieście taki samochód i nie wie, kto jest właścicielem. Potem się okaże, że my się znamy, więc... Okej. No tak działa, no mnie też to zaraziło, że Poloneza to już no, ósmy Polonez chyba w mojej karierze, Fiat czwarty, więc... Ale to jest pierwszy... Wiesz, jesteś nieuleczalny. No niestety, no. Ta choroba jest nieuleczalna. No dobra, i bardzo dobrze. No dobra, to my sobie lecimy dalej. Piękna pogoda, jesień. Jesienne kolory na zewnątrz, samochód też w kolorach jesiennych, jechać tylko i się delektować. A ja Was zapraszam już teraz na kolejny odcinek filmu z serii 100% klasyków. Jeżdżę na film. Cześć!